Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, rockday.pl kanał. Tak, kolejny film z serii, które zaczynam i bardzo powoli realizuję. Top 10 songs analiza. Tak, nareszcie już tam nawet parę osób pisało i prosiło, żebym wreszcie coś z tym zrobił. No i właśnie robię. Pierwszy zespół, który wziąłem na warsztat, który... o którym chciałbym wam powiedzieć. Oczywiście większość z was zna ten zespół, no mało kto nie zna. Iron Maiden, tak. Tylko że powiem wam niestety, że wybór tych 10 utworów to był bardzo trudny dla mnie, ponieważ uwielbiam ten zespół. Ja jestem w ogóle fanem bardzo wielu zespołów, jestem takim mocnym fanem bardzo wielu zespołów. Może nie ubieram się za bardzo właśnie w kolory, w barwy danego zespołu, prawda, jakiś koszulek znowu tak strasznie nie noszę, ale wewnętrznie jestem niesamowitym fanem. Uwielbiam Iron Maiden, to jest naprawdę niesamowity zespół. Przez tyle lat grają i przez tyle lat robią świetną muzykę. Powiem wam, jakie utwory wybrałem, to było naprawdę bardzo ciężkie. Oczywiście to nie jest kolejność jakaś, że pierwszy, najlepszy i tak dalej, i tak dalej. Że jakieś takie co do ważności, ale dobra, tak. Alexander the Great, no, to byłoby pierwsze. Moonchild, The Evil That Men Do, Rime of Ancient Mariner, Aces High, Don't Look to the Eyes of the Stranger, The Trooper, Chinggis Khan, Judas Be My Guide i Sign of the Cross. No to jest 10 utworów, które naprawdę bardzo ciężko było mi wybierać. Chociaż pierwszy, Alexander the Great, to chyba był pierwszy, jaki mi się nasunął. Jak widzicie, nie ma tutaj na przykład Number of the Beast, nie wybrałem, ani Fear of the Dark. Chyba dlatego, że po prostu dużo razy tego słuchałem. Lubię te utwory, ale po prostu jakoś tak, no tak jak powiedzmy jemy codziennie jakieś bułki z pomidorem na przykład, to po jakimś czasie one troszeczkę gorzej smakują, aczkolwiek lubimy je, prawda? Tak więc, no, Alexander the Great, bo tak jak powiedziałem, że chciałbym jeszcze troszeczkę wspomnieć, co mi się tam podoba w tych utworach, więc no kwestia teraz powiedzenia tego, o co mi tam tak zaświtało i się spodobało. Alexander the Great, to generalnie według mnie jest naprawdę fajny numer. Jak większość z nich ma dużo motywów, dużo zmieniających się motywów, dużo melodii, ale on jest bardzo fajny po prostu pod względem samej konstrukcji, pod względem no jakby klimatu tego utworu, prawda? Jak on się na początku zaczyna właśnie takim fajnym riffem, takim kostkowaniem. Później zmienia się też tempo, prawda? Akurat to niedawno grałem na basie i też na gitarze, więc po prostu akurat jestem jakby tak na świeżo z tymi samymi układami, riffami w tym utworze, w tym Alexander the Great. I on jest naprawdę no bardzo ciekawy. Oczywiście kwestia chyba decydująca we wszystkich utworach, które akurat wybrałem i w ogóle w większości utworów, które Iron Maiden robi, kwestia decydująca, która się chyba podoba ludziom najbardziej, to po pierwsze solówki. No, to bez wątpienia, solówki charakterystyczne zawsze, prawie zawsze takie same, prawie zawsze identyczne są solówki w danym utworze grane na żywo, czy bo oczywiście na płytach. To jest pierwsza podstawowa rzecz. No wyobraźmy sobie utwór bez solówki, na przykład Fear of the Dark, prawda? Albo tam w jakiś w Ices High, albo w jakimkolwiek z tych utworów, prawda? No wyobraźmy sobie, żeby nie było tego motywu, tych motywów solówkowych. No to jest jedna rzecz, prawda? Solówki. Druga rzecz to są takie bridge, przerywniki, zależy jak to zwać, melodyjne przerywniki, które właśnie następują po refrenach. I są właśnie takie rozpędzające, takie epickie, jak to można się wyrazić, ponieważ to nie są takie zwarte riffy, to są właśnie melodie, które tak napędzają, dodają takiej epickości utworowi samemu. I tych motywów właśnie, te motywy są bardzo często stosowane w Iron Maiden. Także Alexander the Great, no po prostu cudowne motywy. Moonchild. Tam na przykład, no, refren mnie po prostu rozwala za każdym razem, jak słucham tego,
tego utworu. Oczywiście tam troszeczkę jakiś taki wstęp, tam jest troszeczkę jakiś taki, jakieś gadanie, prawda, jakiś troszeczkę przymulający, to może, to troszeczkę może tak mniej może smakować, no bo to prawda, on tak jakby narasta i później zaczynają grać, jakieś tam mówienie jest, ale po prostu refreny tutaj są naprawdę niesamowite, które tutaj możecie zwrócić właśnie na to uwagę. Następny, The Evil That Men Do. No po prostu już samo nabicie, prawda, raz, dwa, trzy, cztery, ty, to po prostu jest już tak epickie, że właściwie więcej dodać się nie da do tego utworu, naprawdę. No bo to po prostu, no ten akurat David Dasman Do, po prostu to jest taki, że dreszcze za każdym razem przechodzą, ponieważ te nastroje, które oni tam robią właśnie tymi melodiami, są naprawdę bardzo, bardzo fajne i tak samo te przerywniki melodyczne, o których mówiłem, też tam jest naprawdę świetnie zastosowany właśnie tam przed solówką czy po solówce, właśnie dokładnie akurat teraz nawet wam nie powiem, bo bym musiał odsłuchiwać dokładnie i myśleć o czym właśnie mówię, ale w każdym razie tego, to co głównie tutaj pamiętam. Następny, Rime of Ancient Mariner. To jest utwór, który po prostu no, jest niesamowity. Z jednej strony jest cholernie nudny, tak można powiedzieć, ponieważ tam wiadomo jest, tam zaczyna się ten utwór z wodka refren, później jakiś ten przerywnik jest, jak oni na jednym z koncertów fajnie właśnie to wygląda, mgła schodzi i prawda są odgłosy statku, jak oni tam podróżują na tym statku i tam bas gra właśnie na od 12 progu, tak tu tym. To jest takie też troszeczkę przez to, że to jest zastosowanie akordu właśnie zmniejszonego, troszeczkę taki jest taki, no trochę taki klimat jest, no ten akord trochę dziwnie brzmi i troszeczkę tak z jednej strony taki niepokój wprowadza, no a swoją drogą jest troszeczkę przydługawy, ale później po tym zaczyna się, prawda, takie rozpędzanie do tego, no to jest na przykład po prostu to, jak ja to słyszę, to mnie rozwala i to jest naprawdę jeden z najbardziej niesamowitych momentów, jakie stworzyli, jaki zespół stworzył. Tym bardziej oczywiście, że tam są solówki wprowadzone, naprawdę niesamowite solówki, to sobie musicie zwrócić uwagę. Być może właśnie teraz niektórym się to bardziej spodoba, jeśli komuś się nie podobało, przynajmniej do tego momentu. Znaczy to jest tak, kwestia połączenie tego momentu epickiego, tego rozpędzenia, plus te wcześniejsze takie jakieś takie płynięcia na statku, tak jakieś dziwne odgłosy. Aces High, no to oczywiście wszyscy to znamy, zapewne dużo, bardzo dużo zespołów robi covery tego utworu. No między innymi z tego co wiem, Arch Enemy na przykład zrobiło cover i ja chyba, szczerze się przyznam, chyba nawet wcześniej usłyszałem w wykonaniu Arch Enemy chyba ten utwór niż oryginał, tak mi się wydaje. Być może pewnie chodziło też o Trooper. Trooper i Aces High. Trooper to wiem, że wykonał zespół Sentenced, chyba tak myślę. Ale dobra, wracając do Aces High. Na przykład Arch Enemy wykonało z tym growlem, to po prostu to miażdży, rozwala tyłek, więc posłuchajcie sobie, jeśli ktoś lubi Arch Enemy oczywiście, posłuchajcie sobie tego utworu Aces High w wykonaniu Arch Enemy, to jest po prostu niesamowite. Don't look to the eyes of the stranger. No to tu od razu oczywiście od początku, od po nabiciu, prawda, po włączeniu utworu. Ty. Sam ten początek jest naprawdę taki fajnie wciągający, troszeczkę jest taki dziwny, bo tam jest nawet sekcja smyczkowa tam z tego co kojarzę jest w tym utworze. To naprawdę też robi wrażenie, warto sobie posłuchać. No, The Trooper. Kto by nie lubił The Trooper, prawda? No to jest jeden z trudniejszych, można powiedzieć, utworów, jeśli chodzi o riffy, które są tam zastosowane. Bo wiadomo, zwykle solówki tak są dosyć trudne, prawda? Ale tutaj właściwie większość z konstrukcji w tym utworze to jest trudna. No i zarazem epicka i naprawdę bardzo fajna. Oczywiście solówki, tak jak wam mówiłem, solówki. Tutaj to jest po prostu coś tak nieodłącznego w tym utworze, że bez solówek to nie byłby utwór sobą. Chinggis Khan. No, to może mało kto zna ze starszych płyt, ale to naprawdę jest utwór, który warto byłoby też sobie
przyswoić, jeśli ktoś nie zna. Fajny jest, naprawdę bardzo fajnie się gra ten utwór. To jest naprawdę fajne, fajne też ćwiczenie, można tak powiedzieć, żeby spróbować. No każdy z tych utworów można było spróbować, prawda? Jako takie stopnie do doskonalenia się w grze na gitarze, żeby sobie próbować pograć. Ten Chinggis Khan właśnie jest jednym z takich trudniejszych chyba elementów, no można powiedzieć na równi z The Trooper. Następny, ale posłuchajcie tego Chinggis Khana koniecznie, bo to jest naprawdę rewelacja. Judas Be My Guide. Tutaj chyba bardzo mi się podoba refren. I później po którymś refrenie, bodajże drugim, jest taka melodia. To jest naprawdę epickość do kwadratu, tak się wyrażę. Podnieta na maksa do granic wytrzymałości, a może i bardziej. Także Judas Be My Guide jest naprawdę bardzo warte posłuchania, posłuchajcie. No i Sign of the Cross. Troszeczkę taki przydługawy numer. Troszeczkę przydługawy, tak się zaczyna, tak się. Tak tam, coś tam, coś tam, coś tam, nie, prawda? Tak się rozkminia. Ale później zaczyna, prawda, iść ten główny riff, taki stanowczy, taki zdecydowany. Bardzo fajny, oczywiście te wszystkie też. On jest dosyć rozbudowany, sam utwór, prawda? On jest też dosyć długi, ale przez to też rozbudowany, dużo jest riffów. Coś jak na przykład Alexander the Great też jest dosyć rozbudowany. No, Rime of Ancient Mariner tak samo był rozbudowany, ale generalnie on jest troszeczkę taki nudnawy, bo on ma te takie dłuższe konstrukcje i one generalnie są długie i tak wymontowane. I przez to może jest taki mało się zwraca uwagi na tą konstrukcję, ale w każdym razie Sign of the Cross, może tam początek też jest trochę przydługi, ale reszta jest fajna, no i postarajcie się też to porozkminiać. Tak więc no, myślę, że cała ta lista tych utworów byłaby warta posłuchania. Oczywiście, no właśnie, tak nie wspomniałem o tych, powiedzmy, bardziej takich Run to the Hills na przykład, albo Wicker Man, albo te, które na przykład, no Fear of the Dark, no chociażby, prawda? To są te, które chyba prawie zawsze są na setliście zespołu na koncercie. Tak mi się wydaje, że chyba prawie zawsze są. No ale tak jak mówiłem, dlatego, tak jak powiedziałem, dlaczego. Dobra. Jak coś macie jeszcze, jakieś propozycje, opcje czy coś co do Iron Maiden, to oczywiście piszcie w komentarzach. No i do zobaczyska. Popatki. Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Sklep Rockday lub na Allegro. Papatki.